Cześć, witam serdecznie. Kontynuujemy przygodę z Hoa. To jest w ogóle... Hoa to jest słówko zaciągnięte z bodajże tajlandzkiego, oznacza kwiatek. To też się dowiedziałem. Albo konwalie. W każdym razie ma bliskie znaczenie z przyrodą. Ciasno tu strasznie, ale karteki można łatwo wyminąć. Ho? No dobra, nie kop. Halo. Chciałem mapę wyłączyć. O, nie mogę go przeskoczyć. Dobra, to górą. Faktycznie trochę tu niebezpiecznie, ale mi wykopał. Mam wrażenie, że wracam. Chyba nie. Chodź tu bliżej. Bo ja chcę iść tu do góry. Gdzie jesteś? No. Chcę się wybić od niego. O, właśnie, coś takiego chciałem zrobić. O, tu jest jedno wyjście. To idziemy. Będziemy zobaczymy w ogóle, o co chodzi w tej przestrzeni tutaj. O, mam jakąś ten do przepchnięcia. Jak w tą stronę? Otworzyło się coś. A, dobra. O, a tylko na chwilę. O, idzie ziomek. Chodź tu. Jak to zablokować? W tą stronę mogę pchnąć? Nie mogę. Dobra, mamy patent. Trzeba było robala wykorzystać. Chodź, karateka. No, nie trafiłem. Siup, siup. Mam nadzieję, że on tam dalej próbuje iść. O, idealnie. To są ręce. To robot jest w ogóle. Ty jesteś tą małą wróżką? Nie powinno cię tu być. Tu nie jest bezpiecznie. Wolnisz mnie? Doskonale. Najpierw musimy uruchomić tę skrzynkę kontrolną, na której stoisz. Idź napalić w piecu. Aby do niego dotrzeć, użyj tych drzwi. O, to... A, dobra. Mamy jakieś glify do podświetlenia na górze, ale... Coś czuję, że tu troszeczkę mechanika nam się zmieni. Można tu przejść, nie? To idziemy na dół. Też nie można przejść, to idziemy dalej, na prawo. Całkowicie klimat się zmienił, teraz mamy mechanicznie mocno. Spokojnie, my tu tylko pracujemy. Nie wyrządzimy ci żadnej krzywdy. Moja praca polega na przerzucaniu węgla, ale gdzież on jest? Okej. Szukamy węgla.
coś włączyłem. O, jest węgiel. Ty, płomyczek. Węgiel, ogień, para, 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 para. On wskoczył i podpalił. O, dobra, trzeba podmuchać. Dokonaj 4 razy natarcia na moich plecach, a wszystko ładnie zaskoczy. Ale tylko jeśli w piecu jest już ogień. No już jest. 2, 3, 4. O, dobra, przyciski. Wracamy do robota. Masz jeszcze węgiel. A co? Mam nadzieję, że nie zresetowałem w ten sposób całego układu. Nie, chyba nie. O, kurczę, muszę i tak się cofnąć. Myślałem, że górą sobie spokojnie przejdę. Chyba ten robot musiał mnie uratować, tylko nie wiadomo przed czym jeszcze. Udało ci się. Za pomocą tych przycisków możesz odblokować moje kajdany. Użyj moich ramion, aby dostać się do tych wież. Rozwiązanie zagadki na drugiej kondygnacji pozwoli na odblokowanie jednych łańcuchów. Ale zanim to nastąpi, musisz udać się na trzecią kondygnację. Skocz najpierw na dźwignię, aby włączyć zasilanie maszyny wrzutowej. Aha, rozumiem. To sobie obniżyłem rękę i po jego ręce przejdę na górę. Ale najpierw powinien pójść wyżej jakoś. Da się... No moment. Czy jedną rękę trzeba podnieść? Bo jak inaczej wejść na górę? A, dobra, może tu po rurach. A może jednak nie. Dobra, spróbujmy najpierw ruszyć łapą w górę jakoś. Nie, jednak dwuobiegowo działa. Czyli jest trochę niżej, trochę wyżej. Bardziej do góry się nie da. Wciągnęło mnie. A, dobra. To muszę przejść. Nie sądzę, że powinienem tu przyjść. Chyba, że muszę obejść to całe dookoła, do góry. No dobra, spróbujmy. Tu zasysa woda. O kurczę. A, dobra, myślałem, że na sam początek mnie cofnie. Czasem mniej znaczy więcej.
ma się co za bardzo śpieszyć. No dobra, teraz do góry. Co mi to dało, że tu przyszedłem? Da się przejść górą? Nie da. A wleźć tą rurę się da? Nie. Dobra. To też nie. Może tu teraz trzeba wrócić, bo to w sumie inny ten piekarnik jest. Nie! Nie! O, shit. Głupi błąd. Dobra, na szczęście dużo nie trzeba było wracać. Jest. Tablica rozdzielcza. Dobra, włączyliśmy. Aha. Czy które świeciło? Znaczy, jak jest bateryjka, to trzeba skoczyć. O, nie zdążę. Dobra. Poczekamy. Czemu to się nie zatrzymuje? Dwa się zatrzymały. Jak tu stanę? To te dwa się zatrzymują. A tu zatrzymuje się tylko jeden. One muszą w tej samej... Kurczę. Wiem, o co chodzi. Muszą w tej samej, że tak powiem, kolejności iść. O. Teraz tak, jak ten skoczę, to zatrzymam te dwa chyba. Tak to było. Tak. Jest pierwsza ręka. Z drugiej strony pewnie coś podobnego trzeba zrobić. No do góry. Aha. Thank you.
wahadłach. Ale maszyneria co? Jeszcze dalej? Raczej nie. Trzeba jakoś tu wskoczyć. Jedno chodzi szybciej, drugie wolniej. O! Najbezpieczniej to jest nie celować końcówkę, tylko gdzieś po środku. No i tu podobna zależność będzie. Trzeba ustawić się w tej samej kolejności po prostu, tylko najpierw trzeba rozkminić. Ten zatrzymuje dwa zewnętrzne. Ten tylko ten trzeci. No to w domu jesteśmy. O. Cyk. Dziękuję. Wtedy przybyłem w samą porę, aby cię ocalić. No, to jest ten ktoś, kto nas ocalił. Ale to też robot. Byliśmy otoczeni, ale szczęśliwym trafem nadeszła Biedronka i powierzyłem jej ciebie. Starałem się powstrzymać roboty, ale ostatecznie zostałem pokonany i zamknięty tutaj. To, co tutaj robiliśmy, jest niewybaczalne. Chciałem jedynie... O! Co się dzieje? Alarm! Oko Saurona się odpaliło. Uciekaj! On się przemienia. Oczy mu się zmieniły. Na razie jest filmik. Przeprogramowany jakiś jest. Ale ucieczka. Ja tu nic nie robię, tak jakby coś. To się samo dzieje. Strzela do nas. Ale ucieczka. Był jakiś przyjaciel. Tak w ogóle, ten robot. Tak... No takiego rozwinięcia sytuacji to się nie spodziewałem. Wiedziałem, że to alarm, no i że myślałem, że coś wylezie na nas.
ale smutne, no przyjaciel jest zły. Jakiś przeprogramowany. Ruszy go? No nie mów, że zginęła. No oczy mu się zmieniły, ale chyba zginęła wróżka. Dlatego go odmieniło. Mamy nową mapę. To, co będzie w tym świecie, to zobaczymy w kolejnym odcinku. Zapraszam Was serdecznie, bo to się bardzo ciekawie rozwinęło. Do zobaczenia, cześć.